Boże nadziei. Ty słyszysz wołanie, krzyk mojego serca. Pamiętam, jak krzyczało moje serce, pomóc. I przysłałeś mi do pracy Justynę. 23 lata, z Bydgoszczy. Justyna miała tylko jedno marzenie. Żeby powiedzieć jej mamie, że bardzo potrzebuje rodziców. Że jest bardzo... Wie, że jest dorosła. Ale jak byli u babci w Bydgoszczy, to się modlili. I rodzina była razem, a teraz rodzice tylko pracują. A ona tak bardzo pragnie, żeby była rodzina. Żeby mieli więcej czasu. I przyszła do mnie. Prosiła mnie, żeby porozmawiać z jej mamą. Przyszła do mnie 18 kwietnia w 97 roku. Był to czwartek. Taka uśmiechnięta, śliczna dziewczyna. Pani Maria, jutro mam czas. Mama ma czas. Jutro moja mama przyjdzie do pani. Miało być to 19 kwietnia. W 97 roku. Następnego dnia Krystyna nie przyszła. Po 2 godziny po naszej rozmowie przyjechała ją ciężarówka w Hamburgu na Wandsbeku. I ślad przy sercu mi wyrwie. Bo kiedyś moje dziecko z tęsknoty za mamą, za tatą, który wyjechał, umierało. Siostra Faustyna pomogła i wyprowadziła mnie do Hamburga. Bez pieniędzy, bez języka. Rano nie wiedziałam, że w południe będę lecieć do tego miasta. I pokazała mi muzeum. I za ostatnie 5 marek, które mi zostało po kupieniu biletu, zobaczyłam muzeum, byłam w tym muzeum. Było to 19 lipca w 81 roku, niedziela. W środku myślałam, Panie Boże, jak dobrze ma ten fotograf. Tylko, żeby była rodzina dla naszej córki, żeby spotkać jej tatę, mojego męża na 9. rocznicę ślubu, tak mi obiecała Faustyna. W sercu to usłyszałam. Ponownie. Było to 13 maja w 81 roku, gdy usłyszałam w sercu, że będę w Hamburgu na rocznicę ślubu. Tak mnie wyprowadziła Faustyna. I była rocznica, ale nie spotkałam męża. Wyjechał. I wiedziałam, co może, jak bardzo pragnęła Justyna mieć rodzinę, tak jak bardzo pragnęła nasza córka. Żeby rodzina była razem. I cud się stał. Byliśmy razem. Tutaj, w niedzielę Bożego Miłosierdzia, nie było naszego taty, mojego taty, bo umarł na zawał serca w Gdańsku, przygotowując swoją wnuczkę do pierwszej komunii. I była niedziela Miłosierdzia bez dziadka, ale był ksiądz, zgodził się na wystawienie obrazu Jezu, ufam Tobie, w telewizji Jana Boską. Jezus miłosierny na Duch co koła Chrystia i Maryja. I był cud w Rzymie za przyczyną ojca Pio. Otrzyma zmarła w
olbrzymie wady mózgu. To było 10 kwietnia w 1983 roku. Już nie żył nasz biskup Nowicki. Był 12-14 lat biskupem Gdańska. A nikt nie zna jego historii. Był przecież numerem 22. 22.032 w obozie koncentracyjnym Dachau. Pierwszym razem od 4 maja 1940 roku, a drugim razem 13 grudnia 1940 roku przywieziony z grupą 527 kapłanów. Święty biskup Gorzowski, Gdański, otruty 10 marca 1971 roku w Warszawie, w tym samym szpitalu, gdzie otruto kardynała Chlądę. Matko Boże Nadziei, Ty wiem, ufność mam, powtarzając niesłychanie wiele razy, Jezu, ufam to. Tak mnie nauczył mój tata, pisał, zaufaj, łudź się, codziennie się modlimy przed Matką Boską Fatimską z Twoją córeczką, żeby anioły pomogły, żeby rodzina była razem. I była razem. A teraz nasze dziecko ma 5 dzieci. I są problemy. Ale Ty, Matko Boża Nadziei, wszystko wiesz. I nazywa się Martin, jak Święta Tereska. Moja patronka, której dana byłam, zanim przyszłam na świat, a urodziłam się tego dnia, co aresztowano 3 kapłanów. Było to 7 lat po wojnie. Torturowano ich 4 lata, 3 lata. Dlaczego to 7 lat po wojnie? Bo to wszystko jest w programie. Matko Boże Nadziei w mieście Hamburgu, gdzie 4 lipca 1965 roku umarł święty papież Benedykt V. Wspomagajcie nas, wszyscy święci papieże, Benedykcie V, święty Celestynie V, święty papolski papieżu Piusie X, święty papieżu Piusie XII, ostatni papieżu fatimski. Wspomagaj nas, biskupie Nowicki. Moje zdjęcie, 2 siostry, Felicja, chrzest miała, a Stefania przy niej stała. Stefania, córka Stanisława, który wydał mapę Polski za czasów panowania Sobieskiego, który miał 200 wyroków pruskich za szerzenie polskości. Została umieszczona na Montelupi w więzieniu w ośrodku Miłosierdzia. Urodziła się 21 stycznia 1908 roku. Tego dnia urodził się święty kapłan zamęczony w Oświęcimiu. I tego dnia urodziła się Stefania. Wywieziono do Oświęcimia 24 Polek, wywieziono 17 sierpnia w 1942 roku. Tego dnia odczytuję listy, ilu Polaków z Oświęcimia zostało zamęczonych w oświęcimskim obozie. Została zlikwidowana po 44 dniach.
29 września w 1942 roku, w urodziny mojej mamy. Jest ze mną, jest z nami. Dlaczego? Panie Boże, Ty wszystko wiesz, Ty wszystko widzisz. Proszę Ciebie, Matko Boża Nadziei, o uzdrowienie całej rodziny, o uzdrowienie, o przysłanie nam świętych kapłanów. Ty wiesz, Ty wszystko widzisz, Ty jesteś Matką Boską Nadziei, której tak ufał bardzo nasz Herman Kowanowo, syn Maria Najświętszego Sakramentu, mój przyjaciel, od 13 czerwca 99 roku. Jezu, ufam Tobie. Było wtedy beatyfikacja 108 męczenników. Znalazł mnie, wpadł on. I od tego dnia, kiedy go się dowiedziałam o nim, towarzyszy mi. 16 lipca 1866 roku w Londynie założył Karmel Matki Boskiej Szkaplerznej i świętego Szymona Sztoka. 16 lipca 1186 roku w Dachau, gdzie tyle razy pielgrzymowałam, zmarła Jadwiga Wittelsbach, babcia świętej Jadwigi Śląskiej. Wszyscy święci, wszyscy zamęczeni. Wczoraj odkryto, tak jak mówią, 17 ton prochów. Bo to był program. Ile ton prochów było podczas powstania warszawskiego? I nikt nie mówi o ofierze sakramenty, które wstrzymały to wszystko. 31 sierpnia 1944 roku oddały się w ofierze za Polskę Chrystusową. Zginęło 35 z 4 kapłanów i 1000 warszawiaków. Jezu, ufam Tobie, Ty wszystko wiesz, Ty wszystko widzisz. Pamiętam kongres fatimski w 2019 roku w październiku w Warszawie. Przyniosłam książki o ofierze sakramenty, bo akurat wyszły. Nikogo to nie interesowało. Również Stalin wraz z Piusa X też go nie interesowało. Dlaczego? Bo należał do programu władców świata. A w programie władców świata nie ma miejsca na ofiarę. Nie ma mszy świętej trydenckiej. Dlatego Bogu dziękujemy za księdza Michała Woźnickiego i za wszystkie znaki. Matko Boże Nadziei, Ty wiesz, moje serce, uzdrów moje serce, proszę. Jezu,